Którego spotkam od razu, przysięgam na wszystko, co mam. Spotkam Denisa Zelenskiego i za te wszystkie słowa, co tam padły w moją stronę, nie tylko, od razu leci mela w środek, jakby tutaj właśnie pomiędzy oczami, tutaj, nad noskiem. Cześć, Aleksandra Wtorczak, wraz ze mną Natan Marcon, niewidziany od dawna. Czekaj, widzę, rameczko spadło. Witam, co to za rękawice? Outfit jakiś? Nie, dobra, normalnie. Gol? Givenchy. Ja tak się mówi po francusku. Po francusku? A ty co, we Francji byłeś, tak? Nie, ale tak słyszałem. Nie, po prostu sobie tak sobie chciałem ubrać, bo nie wiem, bo dawno tego nie ubrałem, nie? I chciałem sobie po prostu to ubrać. Może kupiłem taki cały set, wygląda bardzo chujowo na żywo, bo zamówiłem przez internet. Tyle pieniędzy na to wydałem, że stwierdziłem, że dobra, skoro idę na super gale, to może się super ubrać, więc to ubrałem. No, cały na czarno, w rękawicach jeszcze. Szkoda, że nie założyłeś takiego body na dół. No, chciałem, ale dziewczyna wybrała to za mnie i ona to ubrała. Okej. Włosy ci też urosły, zmieniłeś się ostatnio. Troszkę tak, wiesz, to Bogdan mnie tak zniszczył psychicznie, że no nie wychodziłem z domu, dlatego tak zarosłem po prostu. Oczywiście żartujesz. Nie, poważnie, no masakra. No kurde, Bogdan powiedział, że brałem kiedyś. No. A brałeś? No tak. W sensie, jakby ja o tym powiedziałem, no. I potem powtórzył moje słowa. Okay. Więc strasznie mnie to zmieliło, no. Ale jakoś się trzymam i będzie okej. Okay. Ale już nie bierzesz, rozumiem? Nie, no, od roku to nawet ten, nie napiłem się alkoholu, nie? Miałem w ciągu roku, raz się napiłem, to zawsze nieśmiesznie, ale raz przypadkowo się napiłem alkoholu. Przypadkowo, jak ty to zrobiłeś? Opowiadałam długą historię, nie chcę, bo to będzie bardzo długo trwało. Po prostu bez jakby mojej wiedzy się napiłem tego alkoholu raz, ale to w przeciągu roku, a tak to nawet ani żadnej używki, żadnego jakby zioła, bo zioło jest też używką i w ogóle na to stawiłem też kofeinę, nie? I kawę, i energetyki, bo jakby nie chcę mieć żadnej substancji w swoim jakby organizmie. Tak sobie stwierdziłem, że nawet jakby kofeina też jest używką, nie? Więc no, myślę, że tak. Nie chcę też czegoś takiego i chcę tak jakby full czuć jakby wszystkie emocje tak trzeźwo, nie? Że ta kofeina nie musi mnie pobudzać, że sam z siebie chce być pobudzony. A jak było z Amadim na wyjeździe? Co robiliście? Kurde, spoko, ale i się popsuł sprzęt do IRL-ów i kurde, te godziny były takie i trochę też kurde lenia na początku mieliśmy, jak byliśmy, ale jakby też nie było żadnego picia z mojej strony, przynajmniej z niczego. A czy Amadeusz pił przed moim przyjazdem? Nie wiem. Chyba nie, no miał walkę mieć. Nie wiem, jakby nie dopytywałem, bo to nie jest w moim interesie za bardzo. No ale z Amadeuszem się trzymasz cały czas, a czemu nie doleciałeś na walkę? Kurde, bo jestem upośledzony lekko, nie obrażając takich ludzi. A i kiedyś, dawno temu, bo ja jakby nie interesuję się Anglią, nie jest to jakby kraj, który mnie zachęca do przylotu. Zbyt jakby, no po prostu nie podoba mi się ten kraj za bardzo, Wielka Brytania. I wiem, że kiedyś można było przyjechać na dowód. I okazało się, że nie można jednak na dowód, nie? Trudno, no, zdarza się. Może stało się to, wiesz, bo musiało się to stać, nie? Być może, natomiast kiedy ciebie zobaczymy za granicą? Czy na razie w Polsce podbijasz? Za granicą? Podbijasz? Kurde, ja w przeciągu 4 miesięcy będę miał 3 walki. 4 miesięcy teraz od dzisiaj, licząc? Tak. No to jedna za granicą, no. 2 w Polsce. A w jakiej federacji? Cloud, Fame, no i zagraniczna federacja to będzie taka jedna z mocniejszych. Okej. Ale nie chcę nic zdradzać, bo jeszcze się dogadujemy, jeżeli chodzi o pieniążki. Jezu, pieniążki to mówią tacy dziwni ludzie, więc powiem pieniądze po prostu, okej? Okay? Ale powiedz, czy za granicą lepiej płacą, czy w Polsce? Nie, za granicą lepiej płacą, chociaż za moją walkę przed wrześniem, co będzie na Fejmie, to chyba zapłacą mi tak samo jak za granicą. A jak ty do Denisa się teraz, jaki stosunek masz do niego? Denis Załęcki? No, cały czas. No, się nie zmieni, będzie zawsze. A czy nie uważasz, jak że spotkam to jednak Denisa, to od razu mam mele na mordę, mogę mu wjechać z kolanka i przy okazji z łokcia. Ja wtedy po prostu nie byłem w takim stanie bojowym, nie? Jeżeli chodzi o walki. Ja byłem dobry w słowie, teraz się czuję dobrze w walce, cały czas trenowałem i jak spotkam Denisa, to mogę go połamać jakby, jeżeli, kurde, nie chcę jakby go połamać przed walką z Ferrarim, bo to zrobi Ferrari, a jeżeli by stał Denis Załęcki po walce z Ferrarim i nic by mu nie było, to mogę mu złamać jakby, wiesz, oczodół, mogę mu połamać kolana, wszystko po prostu zrobić w przeciągu jednej rundy. A słyszałeś, co Denis mówił na twój temat ogólnie? Nie, bo nie interesuje mnie więzienne, nie? Mocne to są słowa. Ja mówię o Denisie, no bo jak ktoś był w więzieniu, to mam ale ja mówię tylko wyłącznie o Denisie Załęckim, nie? Ale serio, go spotkam od razu, przysięgam na wszystko, co mam. Spotkam Denisa Załęckiego i za te wszystkie słowa, co tam padły w moją stronę, nie tylko, od razu leci mela w środek, jakby tutaj właśnie pomiędzy oczami, tutaj, nad noskiem.
A Denis Labryga? Labrygę to, kurde, nie wiem, czy połamie, bo już ma chyba gitrę jedną połamaną, nie? Więc szkoda mi go trochę. Nie, tak? Labryga z tego co wiem, to mnie jakoś nie zaczepia za bardzo. Czyli tylko Załęcki tak siedzi w głowie. No Załęcki mnie zaczepia, a ja wiem, że jakby, no bądźmy szczerzy, z Labrygą może bym się te 3 rundy pomęczył, jeżeli chodzi teraz o MMA. Nie mówię o boksie, o MMA. To 3 rundy bym się z Labrygą może pomęczył, ale a jak chodzi, sorki, się zapraszam na tą walkę, ale jeżeli chodzi o właśnie Załęckiego, to 1 runda, ale nie będzie z nim walki, spokojnie. Ja tak po prostu mówię, że możemy to wyjaśnić poza kamerami. Lub na kamerach ktoś może wyjąć iPhone'a, możemy od razu sobie wejść i możemy się p***ać troszeczkę na zasadach ulicznych. Denis mówił, że Ferrari mu się odkleiło, bo ty go nakręcasz. Ja z Ferrari nie gadałem na temat Denisa. W ogóle? No nie wierzę w to. Ale inaczej, po prostu gadałem mu wprost, że jest p***. I Ferrari przyznał mi rację. No ale słuchaj, był z tym panem z fansportu, nie wiem jak ma na imię, wywiad Michał. Denisa, Michał, tak. I tam mówił Denis, że do mordy to nie, ale do dupy to tak. No czy on nie jest, mówiąc takie słowa, przyznał się, że lubi wsadzać mężczyznom penisa do odbytu. Przepraszam bardzo, ale dla mnie to jest... Nie, nie oceniam, dla mnie to może być w porządku, nie próbowałem, nie wiem i nie spróbuję. Ale no, no jak można mówić, że Kasia powiedział, mordy to źle, ale dupy to zajebiście. Znaczy, rozumiem preferencje, okej. No ale wiesz, takie... No po prostu mi się to nie podoba, nie? A jesteś pewien, że Amadeusz wygra z Denisem? No bo kurde, różnica wagi jest spora. Myślę po prostu, czego tam nie zabije w klatce Amadeusz, nie? Tak. No kurde, Amadeusz do tej walki w boksie, no to wiesz, to duże rękawice się wytlenił, no ale jednak te sadło musi Denis Załęcki natlenić. Ale czemu gadam o Załęckim? Jest bardzo dużo lepszych osób. No właśnie, pierwsza osoba to jest Bogzel. Tfu. Bogzel? O, tfu! Drugie tfu na Bogzela. No, z Bogzelem to chyba waleczka będzie, co? Wiesz, Tak? Ha, mocny tak statement. Mocny mocny. Nie, to jest pytanie. Czekaj, to było tak. Mocne. Mocne. No słuchaj, no, ty, może będzie taka waleczka z Bogzelem, nie? Ale no, stary, no, myślę, że może ogarnę jakąś taką walkę, nie? Wiesz, jak jest. Ja to robię dla widzów, nie? Ale ja to robię dla widzów. Ja lusty mam. Ja lusty mam. Ja ogarnę. Nie? Dobrze, ogarnę. Dobrze, ogarnę. Tak, nie, ale z tym ciulem, Bogzelem. Jeżeli, bo słyszałem propozycję Bogzela, walka gołe pięści, to ja jestem za tym, że robimy walkę w MMA, nie w MMA, bo ja parteru nie ćwiczę, nie ćwiczę zapasów. Ja będę ćwiczył cały czas boksik, K1 będę ćwiczył, a parter jest tylko po to, żebym mógł w tym parterze, kiedy go znokautuję. Tylko oczywiście, a w MMA płacicie dużo pieniążków mi, ja robię konkret dym, konkret pokazuje fakty i rzeczy, które nie pokazałem, które mają jego koledzy a w mieście rodzinnym Michała i które ja mam na telefonie. No i mogę się nie chciałbym rzymskiej klatki, bo chciałbym, żeby się Grubasek troszkę zmęczył, więc fajnie jakby była normalna klatka. Schud teraz. Schud, od czego? Od czy od kryształu? Od czego się lepiej chudnie? Czy może klenbuterol od swojego coacha z Ksajo, jak Ale ty masz takie info, naprawdę? Ale od czego? Ale no, no, że Michał nie, dobra, takie... powiedzmy sobie szczerze. Ja Michała, to nie jest, że go nie lubię, ja go nienawidzę, ale też to nie znaczy, że go nienawidzę, to że będę farmazonił na jego temat, pomimo, że on farmazoni. Z tego, jak przez jakiś czas przebywałem z Michałem, przez te parę, może nie z Michałem, ale z jego ekipą i się przeplatywał Michał, to nie brał. Nawet nie piła. No, może raz się napił, więc to akurat, jeżeli naprawdę dalej tego nie robi, to jest szacun dla niego. No i no życzę mu wytrwałości, bo jednak tyle on przerobił tematu w swoim życiu, no to nie jeden zawodnik się przekręcił i mamy dużo jakby takich postaci, nawet w Free Fightach, które się przekręciły niestety świętej pamięci właśnie od takich rzeczy. I nie tylko we Free Fightach, ale w sportach. No i w aktorstwie we wszystkim, także no, jeżeli naprawdę przestał szacun dla niego, ale to, że jest zbity i frajerem, to dalej mu pozostaje i zakłamanym kłamcą. Ale wiesz, co jest najlepsze? Bogzdel, on nie ma, on nie ma prawdziwych znajomych. On nie ma prawdziwych przyjaciół. On ma pieniądze i on ma władzę. I dzięki temu ludzie, pomimo, że wiedzą, że on kłamie ich prosto w twarz, oni mu wybaczają to wszystko, bo mają z niego korzyści. On ma z nich korzyści, bo zawsze ma kogoś przy sobie. Ulfik na przykład. Ulfik nawet nie ma jakby swojej działalności. I Bogzdel ma władzę nad jego sami, nie? To jest dla mnie, że można być tak kogoś psem.
mocny statement. Cały no, ja mocny... mogę i Boxdela, i Ulfika. Ale Ulfika też, ale tak, co? Tak, Ulfika też, bo Ulfik był do mnie cały czas w porządku, no? Ale gdy spotkałem się z jego znajomymi, wyszły takie fakty i dowody, że jest to dla mnie nauczył się po prostu na Boxdelu, mi się wydaje. Zbyt długo przebywał z Boxdelem i jest tak samo, nie tak samo, bo tak samo jak Boxdel nie da się być zakłamanym, ale jest na bardzo równym poziomie zakłamany, właśnie jak Boxdel. Ogólnie miałem mieć teraz, będę miał teraz walkę na Klaucie 8 czerwca, miałem mieć walkę z Lizakiem. Aneks podpisałem, Lizak powiedział, no, tak, podpiszę aneks, nie, bo Fagata zabroniła. Miałem mieć walkę z Kaczorem. Aneks podpisany z Kaczorem, to miało być, że ja duże rękawice, on małe. Aneks był podpisany i Fame wykradł Kaczora dosłownie przed podpisaniem, bo sypnęli mu więcej kasy. Miałem mieć walkę z Marcinem Najmanem 8 czerwca. Aneks przeze mnie był znowu podpisany na tego 8 marca. Już było podpisane i Najman nagle powiedział, że wiesz co, ja w sumie nie trenowałem po tej kontuzji, więc wolę nie, wolę bardziej potrenować. No i teraz mi proponowali Sekuento. Teraz stwierdziłem, że nie, w sensie, patrz, ludzie mogą powiedzieć, że obstrałeś się Sekuento. Nie, po prostu nie chcę mieć walki z Sekuento, bo nie uważam, że on jest medialnie na takim moim poziomie, żebym miał z nim walkę. Ja uważam, że i też nie mam, jakby nie mam do niego żadnego takiego, co ja bym mógł powiedzieć o Sekuento. No, tańczysz sobie na TikToku, obciągacie sobie z Alanem Pały, jak piszą ludzie na w komentarzach. Mówię to, co ludzie piszą w komentarzach, nie? Więc no to jedynie mógłbym w taki sposób go zaczepiać. Tak to jakby nie czuję do niego żadnych emocji. Żadnych. I byłoby to udawane. A strasznie mnie pompują na tego Sekuento. A no nie chcę po prostu, nie? Więc stwierdziłem, że nie chcę, że to jest ich obowiązek teraz znaleźć mi jakiegoś fajnego przeciwnika. Czyli ty nie znasz jeszcze przeciwnika? No nie, no nie znam przeciwnika. Trenuję, nie znam przeciwnika, ale z tego co wiem, to jest teraz rozmowa o walce 2 kontra 1 ja, że jestem jeden, jest dwóch przeciwników. Ja bym wolał w sumie, żeby przyszedł jeden przeciwnik i potem może wejść drugi przeciwnik po jakiejś chwilowej przerwie, albo od razu nawet może wejść, bo bym sobie rekord podbił, nie? Takim sposobem, a nie dwóch na jednego, bo też bym wygrał, ale taki free fight się nie wlicza w rekordy, z tego co wiem. A może z Amadeuszem zawalczysz razem z na Denisa? Nie, po co? W sensie, Denis tak proponował. Nie, jakby, ale no proponował, Denis dużo proponuje. Denis to też proponował, że jest solidarny, 60, a pisał do prokuratora, który mogę zarecytować, jak chcesz, kurde. Nie, już nie recytuję. Spoko, ale i tak to niedługo zrobię, mam nadzieję, że dobra, będę miał taką możliwość. Chcesz. Ale dużo tam cenzury będzie? Ale nie cenzuruj, ty chcesz. Bądźmy szczerzy, no, wolna Polska, no mówmy, co chcemy mówić, nie co myślimy po prostu. No, to jak to było? Ale że z czym, z tą walką? Nie, z tym listem. A, to nie, to zrobię w odpowiednim momencie, nie? Dobrze. Ale będzie moja konfrontacja z Denisem na 90%, tylko czekam na podpis... Na przeciwnika w Klaucie, nie? Bo... Nie, dobra, nie mogę... Dobra, będzie fajny program po prostu. Będzie fajny program, ale już reasumując... A Boxdela, jak mówiłem, może być ta walka, ale muszą mi sypnąć bardzo, bardzo dużo pieniędzy, jeżeli chcą gołe pięści. Może sypną. 3 razy więcej niż moja garza. To jest minimum plus bonusy za wygraną moją walkę, bo wygram walkę. Jedynie wtedy się zgadzam, a jeżeli ludzie chcą takie widowiska, jak nie, to wchodzimy w balonach, jak Michał, i możemy się w balonach... Natan. Przytulać. Nie ma problemu dla mnie najmniejszego. Dobrze, Natanie, dobrze, że powiedziałeś, że Michał jest czysty, nie bierze używek. Przynajmniej nie brał wtedy, kiedy jakby ja z nim miałem styczność. Na tych live'ach wydaje mi się, że albo wyszła jego prawdziwa twarz, albo coś. Bo wiesz, jak mówiłem, ja mogę go nienawidzić, ale jeżeli naprawdę robi dobre rzeczy, to no to, to szacun dla niego, no. A to, że robi więcej rzeczy złych, to go za to. Jakby wiesz, ja jestem taki, że jak ludzie się mogą zmienić, jak ktoś się naprawdę zmieni, to zajebiście. I za to szacun na niego, nie? A za inne rzeczy, które mi... Ale mam nadzieję, że będzie ta konfrontacja i wtedy będę mógł wszystko wyrzucić, o czym ludzie jakby nie wiedzą. Nie, mówię konkretnie o jakichś brudach, kurwa, co Michał robił 10 lat temu, czy wsadzał tego 13, czy nie, bo przecież tak pisał, dobra, że chce wsadzić jej penisa. Ale dlaczego uciszacie temat wsadzania 13-latkę, kiedy pisał Michał Moxdel Baron. Dlaczego chcecie to uciszać? Jak nigdy... Jak po prostu tak se wchodzi znowu i siemanko, jestem Michał, cześć Wojtek. Wiem, że przed chwilą cię wyzywałem, że cię mieć jak najgorzej, ale już jesteśmy kumplami, nie? Mamy pieniążki. Dlaczego Tyburskiego, który jest Kasiuszowi, Kasiusza lubię, a nie gościa, którego dali statement, że go a ten pisze, że wsadza 13-latki i rozsyła nagie foty dzieciaków. Ja w sensie nie czaję tego. Ja rozumiem biznes i z biznes. To nawet nie jest troszeczkę zatajone, on sobie po prostu wrócił.
i siemanko, no i słuchajcie, Kasjusza! Znaczy, Tyburskiego? Nie, kogo chcecie a, tego, to tego! I wszyscy mówią brawo, Michał populista. Grubego dziękuję bardzo za konfrontację na kamerze. Jeszcze raz, życzę Michałowi jak najlepiej, ale jak go spotkam, dostanie bardzo soczystą melek na mordkę ode mnie z pozdrowieniami od wszystkich trzynastek, którym chciał wsadzić swojego kolbasa w Międzycyce. I taka ciekawostka, Michał naprawdę ma dużego skąd ty to wiesz? Bo pokazywał mi, nie wiem dlaczego. On jest to już ci mówiłem wiele razy, nie? Dobra, Natan, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo populistów.